też biegnę. Dobra, można trollować. No ale jak ktoś wie, gdzie jest ta radiostacja, to od razu cię znajdzie. No tak, w każdym mieście jest, powinna być jedna, nie? Znaczy to jest ten announcement system. Ale można ambush robić taki. Ale ja bym jeszcze przez to jeszcze raz tą akcję na altarze. Z tą wielką radiostacją? Tak, tak, tak. Czy przez krótkofalówki wtedy to działa? Dobra, jak to się robi? Wystarczy stać przy tym? Tak, stujesz przy tym i nadajesz. Halo, halo. Lol. Witam Państwa. Dzisiaj w wiadomościach będzie... Easy będzie. Będzie DJ Pimpek. Halo? To Aganes powinien puszczać te swoje, kurde, przeboje. O, poczekaj, leżę, idę. Jeszcze sekundka. Nadajesz cały czas? No. Słychać? Tak. Chyba można to popsuć. Albo i nie. Słychać w ogóle co mówi? Tak, tak, słychać. A potem w hotelu już na tycie, nie? Ty kapel już pryska! To ja! Nie, słuchajcie, ja... Ja zawsze ruchem poczęte... O! Zrobiłem altabę i mnie sobie zajęło. No możesz nadawać. Tylko chyba nie jestem w zasięgu tych lampek. A słyszać. Przyjechałam dzisiaj do Państwa z Krakowa. Nie będę mówiła, przepraszam. Albo powiem. Potem przepisała mi moja mamusia. Co na trochę takie dni, że po prostu budzisz się. Przeczyłeś spać na stroju. Słuchaj tego, tego. A budzisz się. Chyba gdzie są moje kaucie? Że o co ci chodzi? Nie wiem! Czwarty miesiąc jest czarno za oknem ramo. Nie wiem, o co chodzi. Jestem wściekły, rozumiesz? W razie umówmy się, jeżeli masz, wstałeś tą przysłowiową lewą nogą, masz pechowy dzień, wszystko tego dnia idzie nie tak. Pójdziesz do marketu, na pan wybierzesz ten wózek, który znosi każdą możliwą stronę, tylko gdzie panu nie jedzie prosto. Ja jestem czwarty raz na mrożonkach, a przyszedłem do Kajzerki, bo wyrysowałem mi się wózek cyrkę, kurwa, który skręca tylko w pan. True. A jak go puścisz w nerwach, to masz na tyle pecha, że zabije staruszkę, która czyta kefir. I będziesz skazany na szomszek na 25 lat. No to jest jakiś koszmar. Przygotowując sobie na przykład śniadanie w taki pechowy dzień rano, wyrzucając, nie wiem, skorupki jajek od śniadania, cokolwiek, podnosząc głowę na bank, przypieprzysz głową w szafkę, która, umówmy się, na bank była za... przyjemne uczucie rano, prawda? Takim drewnianym kątem prostym sobie... Jaki rykoszet poszedł, sorry, Pimpek? Dalej? Nie, urwało.